roku niezgodnie ze stanem faktycznym. Wszystko na ten moment. Znaczy tak, ja udzieliłem głosu, ja mam go prawo zabrać, jeżeli taka jest potrzeba, jeżeli jest nie tak jak trzeba, ale ja nie przerywałem, bo no, ja mogę tylko wypowiedzieć się w taki sposób. Musiałbym poprosić teraz listę obecności, bo nie byłem na tej sesji. Nie wiem ile było, ale jest też taka rzecz, że może jeden na przykład radny, bo on będąc na sali nie głosował. Tylko ja zazwyczaj liczę głosy i mówię głosowało za tyle, czy jest głosowanie, wszyscy są za, przeciw, nie ma lub... A w przypadku, kiedy dzielimy się już na kto jest przeciwny, kto się wstrzymał, liczę głosy. Ale prawo pozwala nie brać udziału w głosowaniu radnemu też. Bo jest taka możliwość, że nie bierze w głosowaniu, nie podnosi ręki. I tego mu prawo nie zabrania. No nie wiem, czy jest potrzeba w odniesieniu teraz do tej jednej, pytam wprost Wysoką Radę. Czy jest potrzeba, żebyśmy robili przerwę, żebym ja dochodzenie prowadził, czy faktycznie jeden głos zginął? Nie było mnie na ostatniej sesji? I uważam, że to jest do wyjaśnienia, ale to jest, uważam, rzecz no, nie zmieniająca pewnych rzeczy. No. Pytam się bardzo proszę, radny. Ja mam takie pytanie, czy ten wniosek, który był głosowany, ta większość wystarcza do czy odrzucenia, czy przyjęcia, bo ja nie wiem, mnie też nie było na ostatniej sesji, także nie wiem. I czy to zmienia po prostu to, co było głosowane, ten jeden głos, tak? Bo jeżeli nie zmienia... Kompromitacją dla tych radnych, którzy głosowali za, ponieważ to głosowanie nie miało nawet umocowania prawnego, nie jest istotne. Świadczy to tylko o... Dwie osoby mi się tu zgłosiły. Radny Piotr Kowalczyk i wicestarosta Mirosław Urbacz i w takiej kolejności proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, wyniki głosowania są zapisane w protokole i są prawdziwe. I Panie Radny Przybył, proszę, powtarza się sprawa z poprzedniej sesji. Powiedziałem Panu dwukrotnie, jeżeli jakieś są uwagi do protokołu, bardzo proszę dzień wcześniej zgłaszać to. Czy Pan to zgłosił? Dziękuję bardzo. Wicestarosta Mirosław Urbacz i radny Przybył będzie, bo już tą kolejność ustaliłem. Bardzo proszę. Przewodniczący i Szanowni Państwo, wydaje mi się, że... Proszę mikrofon, bo jest nagrywany. Do takiej rozbieżności dochodzi z tego względu, że radni wychodząc z sali nie zgłaszają tego prezydium, a proszę zauważyć, protokolant siedzi z tyłu za jednym z wiceprzewodniczących. Jeżeli zajęty jest protokołowaniem, to może dojść do sytuacji, w której Państwo, ktoś z Państwa wychodząc, zostanie po prostu niezauważony przez protokolanta, więc być może należałoby się zastanowić, jak uregulować wyjścia w trakcie obrad przed głosowaniami, czy w czasie głosowań, żeby albo to było nagrane stwierdzeniem, że w tym momencie któryś z radnych opuścił salę, żeby Pani mogła to później z odtworzenia nanieść, albo Pan Przewodniczący powinien wyrazić, być może zastanowić się zgodę formalnie, tylko że ktoś chce wyjść, bo musi, no to się zdarza, ale chodzi tylko prawdopodobnie o to, że Pani protokolant nie zauważyła wyjścia jednego z radnych i przypuszczam, że to z tego wynika, ale to chyba tylko dla mnie. Zasada, drodzy Państwo, uważam, powinna być jedna. Ja zaraz radnego Przybyła dopuszczę do głosu. My spotykamy się tutaj na 2 godziny, nieraz ciągiem na 3. A nieraz jest tak, że obradujemy 1,5 do 2 godzin. Ja myślę, że kultura osobista każdego radnego powinna być na tyle, że jeżeli chce wyjść, czy poprzez ruch ręką, czy poprzez ruch głową, informuję, nie powiem już jeszcze w jaki sposób inny, przewodniczącego czy zastępców jednego, że on chce opuścić salę. No zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Prezydium raczej nie wychodzi. My staramy się siedzieć tutaj tak, jak powinniśmy się zachować. Jeżeli jest taka potrzeba, ja jestem człowiekiem na tyle otwartym, że jeżeli ktoś mi pokaże, żeby zrobić przerwę, to ja ją, drodzy Państwo, zrobię. Witam jeszcze dwie miłe panie, które przyszły, panią prezes i osobę, która z nią jest. No tu nie wymienię stanowiska, bo bym się mógł pomylić. Także serdecznie witam. Pan Przybył ma głos. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, ja nie kwestionuję, czy ta osoba opuściła, ale jak opuściła, to należy wnieść do protokołu i prawdopodobnie opuściła. Wiemy, kto opuszcza salę, ale jest to wynik matematyczny, się nie zgadzam, a o poprzedni zapis, który ja wniosłem do żeby wnieść poprawkę do protokołu i tak dalej, nie dziękuję,
to pan wiceprzewodniczący Piotr Kowalczyk nie powinien dopuścić zgodnie z tym do głosowania, a jak dopuszczał, to niech nie ma pretensji, bo dopuszczał niezgodnie z prawem. Bo ja nie złożyłem wniosku dzień przed, z jakich powodów na dzień dzisiejszy nie powiem. A protokół poprzedniej sesji, z poprzedniej sesji, który się zapytał poprzedniej sesji, nie oceniał stanu faktycznego poprzedniej sesji. Dzisiaj o tym między innymi, co było na sesji, dwa zdania, czy jedno zdanie, takie same, jak wypowiedział wówczas wicestarosta Urbaś, które jest nie do przyjęcia, wypowiedział podczas rozprawy sądowej pan Dariusz Szoliński, który jest niedopuszczalne, a było to na rozprawie sądowej. Jest to, czy sądzę, że jest to w protokole, bo ja nie prosiłem o zapisanie do protokołu. Podobne zdanie, które jest niedopuszczalne, ponieważ można to powiedzieć pod wpływem emocji, ale nie można wyjść do mikrofonu i komuś w taki sposób odpowiadać. To znaczy tak, ja przyjmuję to jako uwagę, którą jeszcze raz potwierdzam. Na pewno zastosuję tu ja, wspólnie z kolegami zastępcami, będziemy liczyć głosy i będziemy liczyć radnych, którzy są. A do radnych apeluję jeszcze raz. Nie opuszczamy sesji, kiedy trwają obrady. Jeżeli będzie wychodzenie, doprowadzę do tego, że będą drzwi zamknięte i się skończy. Jak dzieci w przedszkolu. A trzeba to szalanie, wychodzenie, drodzy Państwo, stan nie jest zabawa, no to przecież traktujmy poważnie tą sesję. Jeśli stan tak stanowi. Ja przyjmuję uwagę pana przybyłeś. Jako słuszny, ona nie ma żadnego wpływu na nic. Ta jedna osoba, ale było zdarzenie i mówi, pokazuje pewien błąd, problem. My do tego na pewno wprowadzimy i zastosujemy pewną zmianę. Będą liczone głosy, będą podawane, ile jest za, ile jest przeciw, ile się wstrzymało. Jeżeli nie będzie osoby, to podamy, że jednego czy dwóch radnych brakuje. I tak będzie od dziś robione. Czy to zadawala radnego przybywa? Tak, panie przewodniczący, żeby jeszcze nie było tak odebrane, że ja mam co przeciwko osobie, która protokołowała. Bo ona protokołowała zgodnie z tym, co usłyszała i prawdopodobnie zgodnie to było w nagraniu, ale osób... Nagrane nie będzie, bo jeżeli się liczy, podaje się 8 za, przeciw, załóżmy tam 2 czy 4, czy 1, czy wstrzymało się 5, więc nie podajemy łącznej liczby obecnych na sali, nie sumujemy. Dlatego ja nie mam nagrania nie będzie. Panie przewodniczący, dlatego nie mam pretensji do osoby, która protokołowała. Tylko chodzi o stan faktyczny. A generalnie chodzi o to, też jak pan przewodniczący podkreśla, żeby nie była puszczana sala bez nieuzasadnionych tam potrzeb. No. Wychodzenie na papierosach gdzieś tam. Bo jak ktoś nie miał potrzeby wychodzenia. Czy jest zgodność radnego tak z tym, co ja powiedziałem? Tak jest. Nie powinniśmy opuszczać. Powinniśmy traktować tutaj to miejsce jako święte. Bo tu nas wybrali ludzie, zaufali nam po to, żebyśmy akurat ich reprezentowali godnie, a nie co 5 minut na korytarz rozmawiać, wracać, rozmawiać raz. Dziękuję bardzo. Radny z Rady Sowiński i Rady Piotr Kowalczyk. Ja jestem radny Dariusz Sowiński z Kowalówki. Panie przewodniczący, to jak należy prowadzić sesję reguluje zarówno statut powiatu, jak i regulamin. Trzymajmy się tego, trzymajmy się prawa. Nie możemy tutaj dopuścić do tego, żeby pan radny Jerzy Przybył sparaliżował pracę tej rady. I to panie radny, że pan ma ze mną konflikt w sądzie, to radnych to nie interesuje, bo tu jest sesja rady powiatu. I tu panie Jerzy Przybył, nikt się pana nie będzie bał. Proszę pana, niech pan nas wszystkich zamknie, aż nie zamknie, poda do sądu po kolei. I pan nie wygra tych spraw. Bo tu proszę pana jest rada powiatu, statut, ustawa, statut, regulamin. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Piotr Kowalczyk, bardzo proszę. Ja w tej samej kwestii, ale panie radny Przybył, opinię w sprawie prawidłowości przeprowadzenia głosowania nie wydaje pan radny Przybył, tylko wydał i przedstawił nam na obecna sesji pani radca prawny. I tutaj dzisiaj też obecna. Także niech pan jeszcze raz tutaj nie wprowadza, radni są świadomi, ale obecnych innych osób na sali, że nie było przeprowadzone głosowanie zgodnie z prawem, bo zgodność przeprowadzenia głosowania zgodnie z prawem przeprowadził, podał tutaj tą opinię pani radca prawny, a nie pan Jerzy Przybył. Dziękuję bardzo. Znaczy tak, ale radny Przybył króciutko, bardzo proszę. W temacie do kolegi radnego Piotra. Kolego Piotrze, mylisz się, zapraszam po pani
radca prawny wypowiadała się po głosowaniu. Ja chyba się nie mylę. Ale skończcie już. Panie radny, skończcie to już. Sprawa różnie można zabierać głos. Koniec. Kontynuować obrady w dalszym ciągu. Powolutku. Skończyliśmy ten temat? To, co było poruszone, nie ma wpływu na to, żebym ja przeprowadził głosowanie dzisiaj, jeżeli chodzi o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Nie wypowiadam się w stosunku do tej sesji, która była wcześniej, bo nie było mnie. Pewne rzeczy ze słyszenia wiem, ale nie będę zabierał głosu, bo nieobecni nie powinni się wypowiadać. Dzisiaj nie widzę przeszkód do tego. Przyjąłem uwagę, bo uważam ją, że była powiedziana trafnie, jeżeli nie było tego jednego głosu. I to na pewno będzie od dziś stosowane inaczej. Pytam się jeszcze raz. Czy są uwagi jakiekolwiek do protokołu z 9 sesji Rady Powiatu Wielkopolskiego? Nie widzę, drodzy Państwo, poddaję pod głosowanie, kto jest za przyjęciem protokołu. I liczymy. Jeżeli dobrze widzę, 11 jest za. 11 za według mnie. Obecnych nas wszystkich jest, drodzy Państwo, 15, tak? Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Przeciwnych są 3 osoby. Kto się wstrzymał? Wstrzymała się 1 osoba. Zgadza się 15? Proszę zapisać, że jest 15 brało udział w głosowaniu. Ja do poprzedniego protokołu wnosiłem rzeczy, które innym tokiem się tłoczą. Na dzień dzisiejszy, no też uważam, że ktoś protokół powinien czytać. Na stronie drugiej, panie przewodniczący, mamy taką rzecz, mamy wyniki głosowania. 8 za, wstrzymujących się 0, głosów 5 przeciw. Zginął jeden głos. Może nie głosować. Wyniki głosowania, 7 głosów za, 6. Nie, na stronie drugiej. Tak, na stronie drugiej. Punkt trzeci, tak? Nie, na u góry. Wyniki głosowania. Wyniki głosowania. 8 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 5 głosów przeciw. A na sali było obecnych 14. A jeden głos jest bardzo ważny, bo gdyby była poprawka na... Proszę? Znaczy, że jeżeli ktoś wyszedł... Gdyby poprawka była taka, aby ją na nie, że 9 głosów za, całkowicie jest inne brzmienie, bo jest większe. Jedno głosowanie było obecne na sali. No nie ma tego protokole zapisane, a w każdym protokole, jak wychodzi, ktoś jest zapisany, tu akurat nie ma. Nie ma tego odnotowane protokole. Nie mówiąc o poprzednich rzeczach, co się działo na sesji, zgodnie z prawem czy niezgodnie, ja twierdzę, że niezgodnie, ale nie tu miejsce i w tym momencie.